ostatnia ryba, ale musi być ostatnia ryba, spadła, więc dobra, zabieraj ją, póki jest wujek dobry. No, bo jak nie zabiorę, to... Nie, to już nie będzie, bo ja już nowe niedy rozrabiał. Dobra, bierzmy mieszaj. A ja Państwu chcę pokazać ostatnią rybę złowioną na tą mieszankę, na pinkę i klasykiem. Ostatnia ryba, tak powiedziałem. Ostatnie branie. Zobaczcie, szybko, długo nie stoi. A ryby widzicie, nawet jedna łana wzdręga. Ale mieszanki trzeba byłoby dużo zrobić, dorobić na takie wędkowanie, takiej. A więc to była, drodzy widzowie, ostatnia rybka i na tą chwilę dziękujemy klasykowi, dziękujemy. Wybieram dwie metody, przerzucam i chcę złowić jakiegoś karpika. Więc podziękujemy tej wędce i przerzucamy zestawy, łowiąc dalej i zapowiada się dalsza część tego filmu. Wiecie jak? Wpytę. No jest? Czekamy. Gruntu nic się nie dzieje, na metodę, widzicie, klasyk tylko dawał radę, później najwyżej jeszcze ściągnę jedną gruntówkę i porzucamy trochę na klasyka z koszykiem i spinką i zobaczymy. Jest coś, drodzy Państwo, albo było, spadło chyba. Nie, jest coś. To jest na pele 12 mm. Ale coś drobnego. To jest na 12. 12 pelet. No. Patrzcie na 12. Zobaczcie, pelet 12. I oto taki ogryzek. Nie ubrudź mnie. Wracaj. Zobaczcie, 12 i taki ogryzek, więc przerzucamy zestaw. Próbuję złowić jeszcze coś fajnego. Palet ten sam, 12. Przerzucamy. Okej. Stawiamy. Jedziemy z tym koksem. A więc, drodzy widzowie, z powrotem ściągamy jedną. Tu jest 12 mm, piękna kiełbasa. Większy pelecik, tutaj jest damblesik, ale damblesika ściągniemy. I rzucimy z powrotem na pinkę. Zobaczymy, co jest na pinkę, co jest grane znów. Odstawiamy sprzęta. Bierzemy, ale w tej pozycji jak teraz. W tej jak teraz postawimy sprzęta. Tak, aby siedząc zarzucać zestaw, tylko weźmiemy robaki,
4 sztuki damy. 2. 3. Nie, 3. 3. Kaczka chyba zaczepiła. I w tej pozycji, jak teraz będzie kij, bo od razu intensywne są brania, trochę mocniej docisnę i zarzucamy za głowy w miejsce klipowane do klipa i w tej pozycji będę trzymał. O! I czekamy. Na rzece tak się łowi w tej pozycji, ale teraz przydałoby się zestaw końcowy, aby było. Helikopter. Helikopter, helikopter. I dwie pętle. Dobrze. Już branie było. I jest rybka. Pobawimy się trochę w tej pozycji, co jest. Spadła. No. Mamy na metodę branie, ale tam jest peledek, czekamy. Jakaś zabawa jest. 3 sztuki. Przy okazji podnęcę sobie trochę miejscówkę z koszyka. Kilka przerzuceń. I w tej pozycji, co pokazałem, trzymamy wędkę. Jeszcze nawet tak wezmę. Już jest branie. Szybko, nie? Ale na zawodach tak się łowi, wiesz. Dobra mieszanka, podsypać, zwabić ryby. I później co rzut, ale zabawa jakaś jest, krasnopiórka. Zmiana robaków, dołożymy tylko sztukę. Jeszcze jedną. Tylko widzisz, zanęty, dużo zanęty idzie, ale to można dodać gliny z niewielką ilością spożywki i można obławiać, bo glina, ziemia też z obrobiną spożywki robi robotę, nęci ryby w pole, gdzie wędkujemy. Patrzcie, stawiam i już jest pach. Robak, no tak się łowi, nie? Tu też jest z Marcela mieszanka. Tylko, drodzy Państwo, jest bardziej wzbogacona o peleciki, konopie, pieczywo fluo i co jest, i biszkopt. Bez wycinania, widzicie, jak to leci, co rzut, ryba. Robaczki zostają, dwa ściągamy gluciki, dokładamy świeżego sprzęta, tak aby chociaż
Jeden ruszał się na haczyku i prowokował rybę do brania. No wiesz, dlatego na koszyk nie lubię łowić, wiesz? Na tych wodach PZW przeważnie, bo drzazgi biorą, drobne ryby. Nie, podleszczyk. Zobaczę, chyba może mieszankę rozrobię inną, tak aby tej kolorowej nie dawać. Rozrobimy. Coś większego. Już coś większego. Tak, widzicie, drodzy Państwo. No to jest takie łowienie. Drobnica, drobnica i co jakiś czas bonusik. Puściło. Puściło. Haki małe. Hak zerwało. Cienka żyłka. Hak urwało, wiesz? Przypon urwało, drodzy Państwo. Więc zmiana przyponu na drugi. Ok. Szybka piłka. Żyłkę do tyłu. Założymy inny haczyk. Ciutkę większy, druciak. Szypon zmieniony. Czekamy na wskazanie. No tutaj zerwała się, fajna ryba już była. Już jest. Ale to jest maluszek. Tamta już była fajna. No ale to, tak mówię, obułowanie, miejscówki. Mała, 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 mała. W końcu bonusik dużo. Przerzucamy, wędkujemy. I zobaczymy, co nam takie łowienie przyniesie. Ok. Nie. Przypon poszedł, no co zrobić, nie? Nie wiadomo, co było. Boże, tkaczki. Mieszankę zaraz jakąś nową do tego rozrobię. Pobawimy się trochę, bo z gruntu nic, widzicie, stoi. U Roberta też nic, więc pobawimy się trochę klasykiem. I w tej pozycji. Tutaj
O i tak. I tak. Widzicie, co się dzieje. Jaka zabawa jest. Znudzi mi się to, ściągnę. Bo tak mówię, dużo zanęty idzie przy tej metodzie. Połowa, nie mam gliny ani ziemi. Więc na taki drób trochę szkoda tej zanęty. Więc będę musiał chyba rozrobić jakąś mieszankę Gold Pro Classic, powiedzmy. Stawiamy i zaraz będzie branie, już jest. Opa. Wezmę sobie jeszcze bliżej, inaczej, na czuja, tak wiesz, jak dawniej się łowiło. Tak, żeby czuć, wezmę wyżej, powiedzmy tu. Okej. I teraz będzie ciutkę inaczej. Wszystko to samo. A z gruntu nic. Widzicie, metoda nic. I teraz zrobimy tak, Robek, pa, tak teraz będę łowił. Rzucam. Klip zamykam. Kładę na brzuchu, trzymam w ręku. Tak. I teraz podnoszę. Podnoszę i trzymam. I zacinam. No tak dawniej się brało. Delikatne branie, podnosisz kij i później już ryba powtarza. Spadła, wzdręga było. Zabawa jest, nie? No wiesz, jak zaczną ci brać, to z powrotem rzucę. No, dwie. Z gruntu metody. Patrzcie, Robek, co się dzieje. Rzucam, kładę, zamykam i trzymam w ręku. Już? Już. Już mam rybę. Na czuja. Jedziemy. No bo chociaż ręka ci nie będzie bolała, wiesz. Idealnie trzymasz i wiesz. Tak na spinning. Spinningujesz, ryba ci uderza i czujesz ją. To teraz na czuja. Rybka za rybką. Krasnopiórka. Zanęta się nie wypukała. To widzisz, na czuja. Zarzucam, zamykam i trzymam. Prowokuję. Prowokuję. Siedzi. Ja zabawę mam. Zaraz mi się znudzi, to wiesz. To z powrotem gruntówki.
szybciej je się łowi niż na spławik, drodzy Państwo, szybciej niż na waglera spięła się, dobrze, więc teraz nie możemy szarpać, bo to by było głupotą, można kija złamać, więc musimy położyć i nawet delikatną trzcinkę w ten sposób odpiąć, nie szarpiąc za kija, bo może ulec pęknięciu. No i z powrotem to samo, drodzy Państwo, widzicie, nie szarpiemy, tylko odpinamy, odpinamy, nawet jak nie możemy dostać, to trzeba wejść do wody, tak aby nie uszkodzić wędziska. Okej, wędkuję i przerzucam dalej, ale rozrobię sobie nową mieszankę. Tak, założymy teraz Golf Pro Classic. Całą sypę. Ale tym razem atraktor płotnie naleszcza. I to samo konopi dodam. Golf Pro Classic pójdzie pod koszyk. Tamtej na pelecikach zostawię sobie pod mentodę. A to rozrobimy w tym. Może za dużo trochę naleszcza. Dobrze. Dobrze. Pięknie pachnie. Piję sobie. A traktor wodę niech rośnie. Konopie zaraz dołożymy i dalej wędkujemy na klasyka. Okej.
Dobra, zakładamy mieszankę drugą. Oczywiście dodamy konopi. Ja nie będę tego przecierał. Pięknie. Zobaczcie. Ja nie będę przecierał tego, nie ma sensu. Bo i tak co rzut, to tylko damy więcej konopi. Okej. I ta sama śpiewka. Koszyk. Mocniej ubiję, tak aby szybko się to nie rozpuściło, nie rozsypało. I zarzucamy. Zamykamy. I czekamy. Krasnopióry. Drodzy Państwo, ryby tak weszły. O, to mnie interesuje, bo to jest... Tu jest pelet. Tu jest pelet. 14 mm. Nie, dwunastka, przepraszam, dwunastka. I zobacz, ej. Na dwunastkę co wzięło. Dobrze, drodzy Państwo, zaraz Wam coś pokażę. Niepotrzebne są podpórki. Wystarczy zarzucić, zamknąć i trzymać w ręku kij. I już. Siedzi, tak biorą, że nawet nie trzeba na podpórki wkładać ryby. Ubijam mocniej, tak aby się szybko nie wypukało. Tak to pokazałem w tej pozycji. Wzdręga wraca do wody. Teraz muszę wejść, bo mi się zaczepiło tu dalej. Zestaw. Więc byłem zmuszony trochę wejść do wody. Ale to jest w porządku. W porządku. Nabijemy świeże rybactwo. Jeszcze parę razy i obydwie akurat zarzucę tam na cukiereczki, w miejsce, gdzie teraz rzucam. Trochę przynęcę z tego koszyka i przy okazji sobie łowię rybki. Zobaczcie, rzucam, stawiam, trzymam w ręku. Już jest branie. Nawet na podpórkę nie kładę. Siedzi. I widzicie, tak rybka za rybką. I przy okazji sobie nęcę. Nęcę pod cukiereczki, pod gruntówki, na cukiereczki. Nawet już widzicie, nie wkładam na podpórki, bo nie ma sensu. Brania są intensywne, szybkie. Więc nęcimy dalej miejscówkę do klipa i będziemy mieli pięknie podnęcone. I w ręku już jest branie.
Tak wam pokażę, będzie lepiej. Albo z tej strony. Z tej będziecie lepiej widzieli. Podziękowałem już klasykowi i teraz cukiereczki już do końca idziemy łowić na cukierki, bo widzicie tam co rzut branie, ale drobne ryby brały, jedna tylko była spinka, jakaś fajna ryba, która zerwała przypon, ale tam był cienki przypon. To wolę już na metodę połowić, bo rzadziej są, ale jakieś tam brania są. Mniej zanęty, wtedy tracę. Dobrze. Pan Leszczyk chyba. Nie widzę jeszcze, co to jest. Leszczyk. Nie, mały, większego dzisiaj miałem. Większego dzisiaj miałem, to maleństwo jest. Maleństwo, cukiereczek i coś sieci. Odpływaj, a my nabijamy podajnik i wędkujemy dalej. Dobrze, branko na cukiereczka. Weźmiemy ją z tej strony. Przez to niech przejdzie i zobaczymy co. Dobra, przeszła. Zobaczymy tylko co to, ale chyba leszczyk. Nie, zielony książę. Zielony książę, drodzy państwo, który zawitał na moim zestawie. Zielony książę. I oto taki śluzu pełno. Zielony książę, który zawitał na moim zestawie. Okej, zrobimy mu fotkę. Oto tacy, drodzy widzowie, oto taki ładny zielony książę, zobaczcie, wracaj po kogoś dorosłego, płyń, jest w pytkę, ok. Coś jest, zobaczymy tylko co. Leszczyk czy zielony książę? Leszczyk. Nieduży leszczyk. Dopiero co tamta druga się układa. I mamy takiego leszczyka. Więc baja i wędkujemy dalej. A więc, drodzy widzowie, coś jest. Ale
coś fajniejszego, Robek. Prawdopodobnie może być zielony książę albo nieduży karpik. Nieduży karp albo zielony książę. Chyba że leszczyk, ale już większy. Zobaczymy. A się wystraszyłem, bo wiesz, nic. Wiesz jak to jest. Nie leszczyk. Nie, karaś. Karaś. Zobaczcie, drodzy państwo. I o to w tym wszystkim chodzi. Bagnecik. I mamy karaska. Pięć centymetrów. Zobaczcie. Karaś. Okej. Zrobimy mu fotkę i rybka wraca. Ale najpierw zrobimy mu foteczkę. Czyli karasek, zobaczcie, wraca. Płyj, karasku. Baja. I wędkujemy dalej. Jest pięknie, pięknie po prostu w pytkę. Z powrotem na tą samą przynętę pomarańczowego, ale coś drobniejszego. Płoć czy wzdręga? Piękna płoć. Zobaczcie, jaka ładna płotka. Ładna płoć. Zobaczcie, jaka ładna. Płyń. I przerzucamy zestaw. Wędkujemy dalej. Okej. A więc, drodzy widzowie, pomału będziemy kończyć już tą imprezę. Pomału będziemy się pakować. Jak jeszcze coś będzie, to nagram. No i tak to leciało, nic ująć. Robert, coś od ciebie. No powiedz, co i jak dzisiaj. Jak to widzisz? To nasze dzisiejsze wytłumaczenie. Karga nie ma, ale no. Fajnie było. Zawsze jest fajnie na rybach. No i widzicie, karpia nie było, ale było fajnie. I tak to leciało. Dobra, zbieramy pomału. Zanęta, co zostanie, to się zabierze. Nic się nie marnuje. I tak to leciało. Na klasyka, czyli pinkę, co rzut branie, jak widzieliście z ręki, ale nudziło mnie to, za dużo zanęty schodziło. Jedna ryba fajna się zaczepiła tam, ale poszła z przeponem, jak widzieliście. I tak to leciało. Reszta, linki, karaś, leszcz, płoć, wzdręga. Pięć gatunków ryb. No i cóż, można chcieć. I tak to leciało, jak widzieliście o to na moim filmie. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze
i do następnego. Siema, Pyza wraz z Robertem. I pomału się pakujemy i jedziemy na Kielce Narka.